Muzeum Lotnictwa w Czyżynach powstało na terenie przedwojennego lotnictwa wojskowego, a później także cywilnego, którego początki na załączonych fotografiach właśnie widzimy. W początkowych latach działania tego lotniska jednym z mechaników zajmujących się naprawą uszkodzonych samolotów był Stanisław Bober, który także amatorsko zajmował się fotografią. Oto kilka ocalałych zdjęć z jego kolekcji, będące wstępem do niniejszego filmiku. Niestety zdjęcia są bardzo skąpo opisane, a na kilku z nich opisów w ogóle brakuje. Oto podstawowy typ myśliwca, który bronił polskiego nieba przed agresją niemiecką w 1939 roku. Samolot konstrukcji Zygmunta Puławskiego powstał w 1934 roku i wówczas był jednym z najnowocześniejszych myśliwców na świecie. Konstrukcja całkowicie metalowa. Rozpiętość 11 i długość 8 metrów. Masa całkowita 1650 kg. Prędkość 360 km na godzinę. Pułap 8000 metrów. Wznoszenie 12 metrów na sekundę. Zasięg 500 km. Uzbrojenie 2 lub 4 KM, 7,92 mm. I choć w chwili wybuchu wojny przestarzały, skutecznie bronił polskiego nieba. Samolot PWS-26, szkolny i łącznikowy, konstrukcji Andrzeja Zdaniewskiego. W latach 1936-39 wyprodukowano 320 maszyn. Uzbrojone w 1 km i dwie bomby po 12,5 kg brały udział w walkach, zwłaszcza na wschodzie Polski. Messerschmitt Bf 109, podstawowy myśliwiec niemiecki w 1939 roku. Prędkość 465 km na godzinę. Pułap 8200 metrów. Wznoszenie 11 metrów na sekundę. Zasięg 690 km. Uzbrojenie 2 KM 7,9 mm. I oto główny przeciwnik Messerschmitta, Supermarine Spitfire. Wersja MK1 z okresu bitwy o Anglię miała prędkość 580 km na godzinę, pułap 9700 metrów, wznoszenie 12,5 metra na sekundę i zasięg 630 km przy całkowitej masie
2600 kg. Uzbrojenie 8KM7 69 mm. Śmigło czterołopatowe stosowano począwszy od wersji MK6. Wnętrze kabiny Spitfire'a. Avia B-33, licencyjna wersja IŁA-10. Samolot szturmowy, opancerzony, 4 działka 23 i 1,20 mm strzelca tylnego. Podwieszane bomby i rakiety. Prędkość 570 km na godzinę. Masa startowa 6,5 tony. TU-2 – podstawowy radziecki bombowiec końca wojny. Prędkość 540 km na godzinę. Masa startowa 12 ton. Uzbrojenie 2 działka 20 mm, 3 KM-12 7 mm i 4 tony bomb. Pułap 9500 m, zasięg 2100 km. Samolot szkolno-treningowy TS-8 Bies. Konstrukcja Tadeusza Sołtyka, produkowany w latach 1958-60. Jedna z wersji uzbrojona. Prędkość 310 km na godzinę, wznoszenie 6 metrów na sekundę. Wyprodukowano łącznie 250 sztuk. Poprzednikiem samolotu Bies był widoczny teraz samolot LWD Junak. Silnik Rolls-Royce Merlin. 12-cylindrowy, widlasty, o mocy od 1000 do 2070 koni mechanicznych zależnie od zastosowanej sprężarki i liczby oktanowej paliwa. Silniki te stosowane były w samolotach Hurricane, Spitfire i Mustang, a wersja bez sprężarki także w czołgach brytyjskich. Wysokoprężny silnik lotniczy Junkers Jumo 205D. Dwusuwowy, sześciocylindrowy, z dwoma wałami korbowymi i przeciwbieżnymi tłokami. Pojemność 16,6 litra. Moc 880 koni mechanicznych. Masa 600 kg. Stosowany w łodziach latających Dornier 26 oraz Blom i Vos 138. Samoloty I wojny światowej. Albatros H1 miał latać na wysokości 10 tysięcy metrów. Jednak jego skrzydła urwały się przy kołowaniu i nigdy nie wzniósł się w powietrze. Jedna z pierwszych łodzi latających – Grigorowicz M-15. Egzemplarz ten służył na wyspie Ozylia w załodze fortecznej i bronił wejścia do Zatoki Ryskiej. Albatros B-2 wyprodukowany przez Niemców w zakładach w Pile. Po zakończeniu wojny przejęty przez Polaków został wcielony do tworzącego się polskiego lotnictwa wojskowego.
samolot szkolno-treningowy TS-11 Iskra, widoczny w barwach zespołu akrobacyjnego. Zaprojektowany przez Tadeusza Sołtyka i produkowany przez WSK Mielec w latach 1962-1987, także na potrzeby wojska. Uzbrojenie: jedno działko 23 mm i cztery węzły podwieszeniowe pod skrzydłami. Prędkość 720 km na godzinę. Pułap operacyjny 11 tysięcy metrów. Wznoszenie 14,8 metra na sekundę. Zasięg 1260 km. Masa startowa 3840 kg. Indie zakupiły 50 sztuk. IL-14, czyli rozwinięcie licencji DC-3. Produkowano wersje pasażerskie i transportowe. Rozpiętość 31,7 metra. Długość 21,3 metra. Masa startowa 12 850 kg. Prędkość 430 km na godzinę. Zasięg 1000 km. IL-28 samolot wielozadaniowy. Rozpoczęcie produkcji rok 1950. Widoczny w wersji szkoleniowej oraz rozpoznawczej. Prędkość do 900 km na godzinę. Pułap 12 300 m. Zasięg 2400 km. WSK MD-12F. Konstrukcji Misztala i Dulemby. Widoczny w wersji fotogrametrycznej. W zamyśle samolot pasażerski, mający zastąpić IL-14. Mimo dobrych własności eksploatacyjnych, nie zezwolono na uruchomienie produkcji. Wykonano jedynie 3 egzemplarze, z których 2 obsługiwały połączenie Warszawa-Rzeszów. Saab J-35 Draken, prędkość 2120 km na godzinę, masa startowa 17 650 kg, pułap 20 000 m. Wnętrze kokpitu Drakena. Draken w barwach armii austriackiej. Następcą Drakena jest Saab J-37 Wigen. Prędkość 2230 km na godzinę. Masa startowa 22 500 kg. Zasięg 2100 km. Produkcję zakończono w 2005 roku. Suchoj SU-22M4. Myśliwsko-bombowy o zmiennej geometrii skrzydła. Prędkość 1850 km na godzinę. Pułap 15 200 m. Zasięg 2550 km. Masa startowa 16 400 kg. Uzbrojenie: 2 działka 30 mm oraz podwieszane rakiety, a także ładunki jądrowe. Wnętrze kokpitu z widocznym monitorem. Lockheed 104S Starfighter. Myśliwiec przechwytujący o bardzo małej rozpiętości skrzydeł, wynoszącej zaledwie niecałe 6,4 metra. Trudny w pilotażu. Szybkość
2125 km na godzinę, wznoszenie 244 metry na sekundę, pułap 15250 metrów, zasięg bojowy 670 km, masa startowa 13170 kg, uzbrojenie działko Vulcan 20 mm oraz rakiety samonaprowadzające się o łącznej masie do 1800 kg. MiG-15, pierwszy radziecki myśliwiec odrzutowy, wyprodukowany w roku 1949 i napędzany skopiowanym silnikiem Rolls-Royce NEN MK1, prędkość 1100 km na godzinę, wznoszenie 42 metry na sekundę, pułap 15550 metrów, uzbrojenie 2 działka 23 mm i podwieszane rakiety, produkowany na licencji także w Polsce, Czechosłowacji i Chinach. Samolot myśliwsko-bombowy Mirage 5BA. Eksportowa wersja Miraża 3. W tym przypadku dla armii belgijskiej. Prędkość 1900 km na godzinę. Pułap 17 000 metrów. Zasięg 2400 km. Masa startowa 13 700 kg. Uzbrojenie 2 działka 30 mm plus 4 tony uzbrojenia podwieszanego. MiG-29UB. Prędkość 2400 km na godzinę. Pułap 18 000 metrów. Zasięg 1430 km. Masa startowa 15 600 kg. Uzbrojenie jedno działko 30 mm plus 2 tony podwieszane. Widok na dysze sterowania wektorem ciągu. Szczegóły dopalacza. W lotnictwie polskim eksploatacja tych samolotów ma się zakończyć w roku 2012. PZL I-22 Iryda miała być następcą Iskry. W latach 1992 do 97 wykonano kilkanaście egzemplarzy w różnych wersjach i z różnymi silnikami, a także awioniką. Prędkość 834 km na godzinę. Pułap 11 000 metrów. Wznoszenie 25 metrów na sekundę. Zasięg 1820 km. Masa startowa 6900 kg. Uzbrojenie działko dwulufowe 23 mm plus zaczepy podskrzydłowe do przenoszenia różnego rodzaju uzbrojenia. Ze względu na zmiany ustrojowe i kryzys zrezygnowano z dalszej produkcji. WSK M15 Belfegor. Pierwszy odrzutowy samolot rolniczy. Powstały z nakazu współpracy polsko-radzieckiej. Z uwagi na duże zużycie paliwa i opóźnioną reakcję przy omijaniu przeszkód terenowych zrezygnowano z jego produkcji. Samoloty, które powstrzymywały nawałę niemiecką we wrześniu 1939 roku. Czteromiejscowy średni bombowiec o całkowicie metalowej konstrukcji, produkowany w latach 1936-39 w ilości około 120 maszyn.
rozpiętość 17,93 metra, długość 13 metrów. Masa startowa 8580 kg. Prędkość 460 km na godzinę. Pułap praktyczny 7000 metrów. Zasięg 1600 km. Uzbrojenie 3KM 7,92 mm plus 2580 kg bomb. Ostatnie łosie eksploatowane były w Rumunii jeszcze do końca 1949 roku. Lekki bombowiec i samolot zwiadowczy PZL-23 Karaś. Konstrukcja całkowicie metalowa. Produkowana w latach 1935-39. Prędkość 320 km na godzinę. Pułap 7300 metrów. Zasięg 1260 km. Masa startowa 2900 kg. Uzbrojenie 3KM 7,92 mm plus 600 kg bomby.